Witam Was, moi drodzy, serdecznie w czwartym odcinku z Kebab Chef Restaurant Simulator. Jestem Juken i moi drodzy, w czwartym odcinku mamy dzień piąty, ponieważ w poprzednim odcinku spędziliśmy dwa dni, no bo czekaliśmy za tym Żuanem, który nas tutaj oceniał, ostry Żuan. Jaki plan jest na dzisiaj? No, zobaczymy, co tam się odblokowało, bo pewnie kolejne potrawy. No i. Będę chciał raczej to sobie tak jakoś tu ogarnąć, żeby po pierwsze trochę zakupów będzie trzeba pewnie zrobić, ale myślę, czy można zrobić coś, żeby jeszcze tutaj na maksa, jak z cytrynki, wycisnąć z tych klientów. No tu się przekonaliśmy, że tutaj ta statuetka trochę przeszkadza. Zresztą każda statuetka przeszkadza w odbieraniu pieniędzy, no ale nie mam gdzie jej postawić. Przejrzyjmy sobie w ogóle tutaj wszystko, co mamy. Pewnie nam się coś odblokowało? Nie, nic nam się nowego nie odblokowało. Tutaj mamy Żuana, no ten to jeszcze, a, czyli zwykły kebab nam się chyba odblokował, i Rosu. O, to może być ciekawe, ciekawe, czy ja będę potrafił ugotować Rosu. Personelu jeszcze chyba nie możemy zatrudnić, zresztą nie wiem, czy by nam się to opłacało. Tu są jakieś przywileje. Hmm, nie wiem, za stówę, a kupmy to, nie wiem, co to jest niby zmienia i przepisy. No nie, nie odblokowało się nic. Sklep budowlany pewnie będzie trzeba. A jest. Zupa pomidorowa jest do odblokowania. No kurczę, to będzie ciekawe. Nie grilo. Tak, zupa pomidorowa i zwykły kebab, czyli dwa. O kurde, sześć potraw. No to się zaczyna robić jazda. No nic, moi drodzy. Plan jest taki, żeby te wszystkie potrawy wrzucić, czyli dwie szafki na jedzenie trzeba będzie kupić. Już nie ma zmiłuj. No to ciekawe, jak ja to wszystko ogarnę. No, tu od biedy jedna szafka. No, właśnie, gdzie te szafki wstawić? To jest teraz pytanie. Hmm. Przesunięcie nam tu też niewiele da. No, jedną bym wstawił, a druga co? Tutaj gdzieś? Dobra, to niech dwie sobie stoją tutaj, wykorzystamy to miejsce. Także od tego chyba zaczniemy. A jeżeli zupa, moi drodzy, to pewnie jakaś maszyna będzie nam potrzebna, jakaś kuchenka. Tak mi się tutaj wydaje, że będzie. No właśnie, jest kuchenka, czyli kuchenkę. A i do kebaba trzeba będzie kupić ten grill. Zaczyna się robić moi drodzy, to nie wiem co to tutaj jest. Gdzie my to mamy? Tutaj jest ta szafka, czyli dwie szafki by trzeba. A to mnie, to może od razu obie albo już sam nie wiem. Tutaj tak będzie przejście. No niby będzie przejście, jakby ją tu wstawić. Ja jestem ciekaw jednej rzeczy, bo nie zauważyłem tego, moi drodzy, jak jesteście już bardziej rozwinięci, jeśli chodzi o tego symulatora kebaba, to możecie dać, moi drodzy, znać w komentarzach. Nie zauważyłem możliwości, o, ale kolejka już się ustawiła, nie zauważyłem, słuchajcie, możliwości rozbudowy tego lokalu. Także mnie to też dość mocno ciekawi, czy to się da rozbudować, no bo tu się zacznie robić ciasno. Dobra, czyli menu mamy odblokowane dwa, dwa, dwie rzeczy i zobaczmy, co to jest ten zwykły kebab. Przyjrzyjmy się też, jakie składniki będzie trzeba kupić. Aha, antrykot. O, maszynka do mielenia mięsa. O kurde. O kurde, widzowie. O kurde, gdzie ja tą maszynkę? To może tu szafkę jeszcze sobie dostawimy? Myślę, że chyba będzie trzeba. Chociaż wiecie co? My coś w ekwipunku mieliśmy. Tak naprawdę... Myślę sobie, że... A tam jeszcze jakąś nagrodę dostaliśmy. Wiecie co? Jeśli to ma być tylko po to, żeby po prostu mieć większy blat, to tą mikrofalę przesuniemy i spoko. Tu jest jakaś nagroda od Juana. Nie wiem, gdzie by tą nagrodę powiesić. Kurczę, może tu? Może tu. I tam potem jest radio, więcej nic nie ma. Ciekawe, czy to coś daje. Dobra, to wiecie co? To tak. No, dzisiaj takie trochę widzę organizacyjne rzeczy nas czekają. No nie, no mikrofala musi być ewidentnie tutaj w narożniku, bo blisko lodówki. Czy frytkownicę bym przesunął? Nie, frytkownicy bym nie przesuwał, ale musimy kupić maszynę do mięsa. To jest to? Maszynka do mielenia mięsa. Tutaj potem jeszcze jakiś mikser. I palnik prawdopodobnie. To czekajcie. Maszynkę wstawmy tu. No, trochę nas to będzie kosztowało i był palnik. Czyli tu będziemy pewnie zupę gotowali na tym. Kurde, gdzie to wstawić? Tam bym wstawił, tylko tą miskę trzeba zdjąć. Nie wiem, ta miska nam się może przydać. O. Dobra, miska nam się chyba przyda do kebaba, tak się mogę domyślać. Okej, okay. nie wiem czemu mam wrażenie, że oczywiście te meble stoją jakoś dziwnie krzywo, no ale to. Coś tu jest też niedopracowane. Na szczęście maszynka nie jest droga dobra. To wiecie co, zup, a może bym w ogóle to w kącie postawił. Czekajcie. To nie mogę gdzieś kurczę? Niby mogę, ale czy to. Dobra, może tak będzie lepiej. Tą maszynkę, słuchajcie, bym jakoś tak w kącie postawił. Nie wiem, mam taką tutaj intuicję, żebym sobie wstawił gdzieś, ja wiem, może w tę stronę. O. Cyk. Dobra, mamy. Czyli mamy wszystkie rzeczy potrzebne. No i teraz dobra, talerze są. A, zwiększyły się talerze, czyli ten zakup coś dał. Przybyło talerzy, ok, czyli mamy sześć potraw na dzisiaj. No, będzie ekscytujący odcinek, moi drodzy. Jestem ciekaw, na czym się wyłożę, wysypię. No, zastanowiłbym się, czy tu faktycznie stolika jednego gdzieś nie dostawić. Czy to by. A może zaryzykujemy. Twórcze, żeby nam się ludzie na pewno zmieścili. Spróbujmy, widzowie. Spróbujmy, zobaczymy, co się stanie, jak zrobimy większą ciasnotę. No to i tak nie mamy wyjścia. Zróbmy większą ciasnotę, no bo mówię, nie wiem, czy da się to jakoś rozbudować. Nie wiem, czym się różni ten stół od tego, jakby nie widzę większej różnicy, więc na razie oszczędzamy. Na razie jesteśmy sępami, na razie oszczędzamy. Ciekawe, czy jak jest taka ciasnota, to ci ludzie tu się zmieszczą. Na, na upartego te stoły mogłyby być na środku kontynuacją, ale nie wiem, czy aż tak chcę tutaj na razie upychać, bo będę też się z tym dziwnie czuł. Co potrzebujemy do kebaba? Wiecie co, generalnie, jeśli chodzi o zakupy z jedzeniem, to po prostu pójdę i zobaczę, co się odblokowało, i to będzie najlepszym chyba wyjściem. Yy, ale mamy pierś z kurczaka i antrykot już gotowe. To wiecie co? Może, żeby już sobie nie motać. W sumie tą szafkę mogłem jedną tu wstawić, nie wiem czemu. A, dobra tam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A sześć ma być. Dobrze. Dobra, zobaczymy, co to będzie, moi drodzy. Zobaczymy, co to będzie. Już te przygotowane potrawy, potrawy weźmiemy, zużyjemy, żeby potem nie było, że są jakieś jaja. Dobra, czyli pierwsze będzie pierś z kurczaka. Cały czas trzeba mocno patrzeć. O, prawie wszystko na 100%. Cały czas trzeba zwracać uwagę, to nie można się zdekoncentrować, nie? że źle klikniesz, jest problem. No bo jednak to te składniki, to jedzenie mało nie kosztuje. No to jakbyśmy ugrillowali papryki, to też jedna pierś, ale wątpię, żeby weszło więcej piersi niż. Jedno mamy w zapasie, także wątpię, żeby miało nam zabraknąć. Dążę do tego. Taką metodę sobie obrałem, żeby jedno danie było jakby podane, a drugie było w zapasie do odgrzania gotowe. I do tego będziemy, moi drodzy, dążyli dobrze. A gdzie mamy tą? Tu mamy. Okej, okay, dobrze podałem. Też dosyć dobrze, chociaż pieczenie niezbyt idealnie. Dobra. To idziemy do sklepów, czyli tak, antrykot też byśmy musieli kupić, bo mamy jeden w zapasie. Dobra, myślę, że będą to drogie zakupy. Zaczniemy od mięsnego. Tu widzę, że też. Po prostu coś się odbloku odblokuje, to, to kupimy. To dwa antrykoty kupimy. Tłuszcz wołowy, aha, czyli widzę, że on jest pewnie do kebaba potrzebny. To nie wiem, cztery kupmy. Pierś z kurczaka możemy wziąć też w zapasie. Udek nie widziałem, więc udek może z 8 i nic więcej tu nie jest odblokowane. To może jeszcze jeden antrykot. A niech sobie będzie. O kurde, 2000. Ja pierdzielę 2000 na mięso. Ok, a tu kolejka stoi. No dobra, mam nadzieję, że się odkujemy. Moi drodzy, to teraz tak, gotowe mięso, to tak, na razie tutaj, może do góry, bo antrykot będzie chyba potrzebny, jak dobrze pamiętam, do, do kebaba. Na razie, a to jest ten tłuszcz połowy, żebym go nie pomylił, kurczę, z piersią z kurczaka. Widzicie co? Pierś z kurczaka inaczej ułożymy, tak, ułożymy, to się może nie pomylę. I utka. No, dzisiaj będzie trochę pieczenia. Dobra, wszystko? Wszystko ok. To teraz warzywniak. To teraz warzywniak. No, mam nadzieję, że jeszcze tu sobie zobaczmy. Czosnek. A, zielona papryka, czosnek, plasterki czosnku. Dobra, no to ciekawe, to ciekawe. Powiem szczerze, to takie trochę ekscytujące, nie? Że, że trzeba teraz tylu, tyle rzeczy pamiętać, żeby się nie pomylić. Wiecie, co pomidorów z pięć sobie wezmę, bo one są często używane. Z jedną pietruszkę. Czerwonych papryk może też z pięć. Po zielonej papryki też pięć. Ziemniaki, chyba frytki nam się w ogóle pokończyły. Dziesięć ziemniaków. Nie wiem, z pięć czosnków. Chyba tak. Chyba starczy. Dobra, na szczęście tylko 100 dolarów. Już się bałem, że... Ale kolejka. Dobra. Ciekawe czy ja się połapię z tymi wszystkimi przepisami, bo to... Ten początek jest teraz najtrudniejszy, nie? Żeby w ogóle zacząć. I teraz tak. Pomidor. No dobra, mamy, pomid mamy pomidytki, więc tutaj sobie włożymy kolejne pomidytki. Spoko. Akurat w tym przypadku głowa nie boli od przybytku. Czerwona papryka. Proszę bardzo. Jakoś powiem Wam szczerze, szkoda, że nie można cofnąć na przykład yy, prawym przyciskiem czy coś. Yy, co mi tutaj na przykład tak średnio, powiem Wam szczerze, tutaj się podoba to... Że na przykład nie ma jakichś pojemników na różne rzeczy, bo na przykład według mnie mógłby być pojemniczek na te papryczki i bym sobie je, wiecie. Nie, nie rzucał tak o na półkę, tylko by były w jakimś pojemniczku, nie? Jak są w lodówkach. Dobra, i został nam ostatni, chyba, jeszcze sklep. Tam nie wiem, czy się coś. Po prostu wszystko, co się odblokowało, to, to, to weźmiemy. Takie jest moje założenie. Wezmę sobie jeden, jeden też węgiel na zapas. Zobaczmy, co my tu mamy. Jak kebab, to chyba musi być. Szpikulec, tak mi się wydaje. Nie wiem, weźmy cztery, ale drogi jak cholera. Garnek, bo na pewno trzeba w czymś. E, trzeba w czymś zrobić. Tacka na deser. Deseru nie mamy. Wiecie, co na zapas weźmiemy? Ketchup i majonez, bo nie wiem, czy się nie skończą. Nóż do donera. Miska do mieszania mamy. Właśnie nie wiem, czy ten. A, mleko. Na pewno koncentrat pomidorowy musi być do zupy. Wątpię, żeby nie był. I tu chyba przypraw nie było mowy o żadnych przyprawach. Przynajmniej nic nie wiem, widzowie, czy była jakaś mowa o przyprawach. Jeden olej, nawet chyba już nie mogę więcej. A i jeszcze masło jest. Nawet chyba nie mogę słuchajcie, więcej kupić. 1300, czekajcie, zobaczę co kupiłem, bo chyba jest jakiś limit. Co mnie w tych grach troszkę wkurza, nie ukrywam, że są limity. No bo przecież to nie są jakieś wielkie zakupy, które zrobiłem. Dobra, szpikulec sobie tu włożymy i na to będziemy, domyślam się, kebaba nadziewali. Garnek, no garnek to od razu tu postawmy. Yy, worek z podpałką. Dobra, no to to od razu do szuflady wszystko. Butelka keczupu, no to tu sobie wstawimy ten keczup i majonez na zapas. Mleko, to do lodów. I koncentrat też do lodówki, dobra. A tylko trzy kupiłem, ok. Garnek mi tu spadł. Aha, bo trzeba wstawić. A widzicie, coś tu nie działa tak, jak, jak powinno, niestety. Patrzcie. Szuflada nie działa. Szkoda, że nie mogę tego. No teraz zadziała. Szkoda, że nie mogę tego tu wstawić, byłoby mi wygodniej. Dobrze, yy, czyli tu jesteśmy przygotowani. No, olej, aha, bo jeszcze nie kupiłem tego oleju. Widzicie, nie wzięło mi wszystkiego. Za duże zakupy zrobiłem i, i mi wszystkiego nie wzięło. Nie wzięło mi masła, a masło przypuszczam, że będzie potrzebne właśnie do zupy, ale że chyba mamy. A garnek kupiłem, miska jest, podpałka jest, mleka kupiłem, koncentrat pomidorowy kupiłem, no to, to trzy masła w takim razie. Czemu nie mogę kupić? Kurwa, kasy nie mam. Ale numer. Widzowie. Przepraszam, że przyklinam. Nie to nie słyszeliście. Kredyt musimy wziąć, widzowie. Bo nie zrobimy zupy pomidorowej. Ja tak mówię, czemu nie mogę kupić? A tutaj, a tutaj się zrobiło. Dobra, weźmy jeszcze ten jeden olej. No i to chyba wszystko. Nam w słodycze, powiem Wam szczerze, widzę, że tu są jakieś ciasta, coś, ale my raczej w słodycze nie pójdziemy. Raczej nie będziemy w ten temat szli. Jakoś tego nie czuję, żeby tutaj jakieś desery robić. No to raczej wszystko mamy, bo już do donera to chyba jest inny, inny kebab, widzę. To nie jest ten kebab na... Jak dobrze zauważyłem, to ten kebab nie, nie jest... On jest na jakimś szpikulcu, czyli go pewnie będziemy w grillu piekli, a nie w... Będziemy kebab pewnie piekli w grillu, a nie w, A nie na tym, co myślałem. Dobra, olej to może sobie tu stać. Tak mi się wydaje. A, widzicie, tu się buguje czasami. Szkoda, że nie można tej gry zapisywać. Bo zobaczcie, tyle postępów zrobiliśmy. Dobra. Więc teraz przejdziemy do kebaba, bo to nie jest aż takie proste. Weź plasterek antrykotu. Aha, nie ku aha, kupiłem antrykot. Dobra. Bo rozumiem, że on nie ma być grillowany. Ej. Tu, nóż. Weź plasterek antrykotu. Zmiel mięso za pomocą maszynki do mięsa. Czyli co mam mielić? Aha, dobra, mielę. A ciekawe co by się stało, jakbym to zrobił razy dwa, no ale może nie będziemy ryzykować, bo nie wiem jaka to jest porcja. Ten antrykot odłóżmy. Nie jest nic powiedziane o żadnym przyprawianiu. Pokrój tłuszcz, tłuszcz wołowy, to było to? To było to, dobrze, że pokazuję. Ok, tłuszcz wołowy, pokrój. No, ciekawe, jak ten kebab wyjdzie. Dodaj mięso mielone, kawałki tłuszczu wołowego. Aha, czyli to mam włożyć do miski, jak rozumiem. Kawałki tłuszczu wołowego, sól i czarny pieprz. Ciekawe, sól, czarny pieprz. Czy gramy? I sól. Przygramy. Dobra. Włóż do szpikulec na szaszłyki, To czyli to tak. Przymocuj dorożna. To jest coś tutaj, jak miska do mieszania. Nie miska do mieszania, tylko szpikulec mamy włożyć dorożna. Co oni mi tu o miejsce do mieszania mówią? Dobra, to wiecie co, to chyba będziemy to wszystko. Spróbujmy wszystko upiec za jednym zamachem. Nie no, to oni nas tu w błąd wprowadzają. Na szpikulcu to trzeba. O, czyli cztery porcje, widzicie? Okej, okay, dobra, pasuje. Yy, grilluj z obu stron. A, bo jeszcze mamy grillować czosnek i zieloną paprykę. A, widzicie, to czekajcie, to już musimy mieć przygotowane pod ręką. Szkoda, że nie można na przykład. Normalnie w rękę byśmy wzięli kilka ząbków czosnku, więc szkoda, że, że to tak nie działa. No ale. Nie wiem, nie próbowałem miską. Jestem ciekaw, czy do miski mógłbym nałożyć paprykę. A nie, nie da rady. Szkoda, bo według mnie do miski powinna papryka wchodzić. Czyli paprykę też mamy grillować zieloną, czyli to taka porcja będzie. Oho. Ech, widzicie. Błaguje się strasznie coś. I teraz tej papryki stamtąd nie wyciągnę, dopóki nie wyciągnę tego. Myślałem, że pomidor jakoś. Nie wiem czemu mi się w głowie tak jakoś zakodowało, że będzie pomidor. Czyli mamy wszystkie. Pokrój, czosnek. Aha, no, no ale to później. Czyli teraz jesteśmy jakby z, na etapie grillowania tego. No dziwi mnie, no niby to jest węgiel włożony, nie wiem. Dziwi mnie troszeczkę widzowie, że. Że tu jest jakby inaczej ta informacja podana, że jak, jak mam, że miskę mam grillować, a, a z tego co widzę, to nie mam miski grillować tylko. Dobra, niby się piecze. Nie mam gr grillować miski, tylko mam grillować ten szpikulec. No to jest trochę inny kebab. Myślałem, że taki będzie wiecie, z tego donera, co się ścina. No ale się nie ścina na razie. Na razie to jest inaczej. Inny rodzaj grilla. Dobra, no spokojno. Kebab to kebab. Okej, okay, najpierw upieczemy miękko samo. Nie wiem, czy od razu nie przygotuję to na talerzu. Yy, razy cztery wszystko. A czekajcie, bo tam mi się zaraz podpali. Trzeba to gdzieś porzucać. Na razie byle gdzie, żeby tylko się nie spaliło. Dobra. I potem było... Mm... Grilluj czosnek i zieloną paprykę. No dobra. Dziwny, dziwny rodzaj kebaba. W sensie, że jakby się nie spotkałem z taką formą. Ta w ogóle, ta zielona papryka, to mi się, słuchajcie, kojarzy z papryką habanero. Czy jabanero, jakkolwiek ją się tam czyta. To się w ogóle jakoś nie grilluje. Lubię tą papryczkę. japanero. bardzo dobra jest, słuchajcie. Bardzo taka... Ostrawa w sam raz, nie za ostra. Oczywiście Karolina Ripper jest moją najlepszą papryką, moi drodzy. Uwielbiam ją najbardziej. Nie będę mówił, że nie. Ale ja, Panero, też jest spoko. Dobra, nie wiem, czy ja to mam wszystko tutaj. Ej, zgas już grill? Serio? No nie, no to to jakaś porażka. Co to było? Widzicie? Dlatego, dlatego staram się na grillu jak najwięcej robić. Jednak tam i gdzieś podpałka, słuchajcie, uciekła. No szkoda, bo mógłby być na przykład komunikat, że zaraz gaśnie i dołóż węgla, jakby ta podpałka nie byłaby potrzebna, nie? To my sobie weźmiemy jeszcze jeden talerz, żeby zrobić alternatywę. Dobra, papryka, zaraz zobaczymy, co tam dalej piszą. Czosnek się piecze. Eee, grilluj czosnek, grilluj zielona papryka, pokroić czosnek. Ale o papryce nie, nie jest nic powiedziane, żeby ją pokroić. Słuchajcie, nic nie jest powiedziane, żeby paprykę kroić. Więc rozumiem, że jej nie kroimy. Pokrój czosnek. Ja to sobie od razu myślę tego kebaba na cztery zrobię, bo po co potem mam się... I co, i to jest cała porcja kebaba? Może jakieś frytki, coś? Ja myślałem, że będą. Podawaj na gorąco. Aha. Czyli nie ma nic więcej. No dobra, oj. Czyli nie ma nic więcej. No dobra, to do mikrofali grzejemy. Myślałem, że trochę ten kebab będzie taki bardziej, no nie wiem, prawdziwy, nie? Że będą jakieś frytasy do tego, coś. W sumie, słuchajcie, zapas talerzy mamy. Więc możemy to poukładać. Na szczęście w mikrofali nam to jedzenie nie os A, bo pokroić czosnek, czekajcie. Rozpędziłem. Ciekawe, co by się stało, jakbym Dał niepokrojony czosnek. Ktoś by się o to tutaj bulwersował. Na razie nie chcę tego testować, ale jeszcze nas zupa dzisiaj czeka. O kurde, widzowie. Dobra, talerze mamy w zapasie, więc akurat możemy się o to nie martwić. I dlatego, jak widzicie, kupowałem talerze w zapasie, nie? Jakby się ktoś pytał, właśnie dlatego. Dzisiejszy dzień jest dosyć pracowity, moi drodzy. Dosyć pracowity. Jeszcze nie otworzyliśmy biznesu, a 20 minut się już z tym tutaj tatkamy. Dobra, niech tam sobie stoi. Kebab się ugrzał. Jest to nasze danie numer 3, dopiero. Oj, oj, oj. Gdzie jest kebab? Podaj. Ok, no i jeszcze tą zupę myślę, że też trzeba by widzowie zupę pomidorową zrobić. Także przepisy, zupa pomidorowa. No tej zupy się trochę boję, nie? No ale zobaczmy, to co my tu mamy. Pomidor razy dwa. Dwa pomidory, widzowie. Czyli rozumiem, że mają być niepieczone. Znaczy, Chciałbym ja mógł ktoś jeszcze upiec? Coś by mógł upiec. Jakieś łódka. Wiecie, co łódka z kurczaka wrzucę? Zrobię to trochę w innej kolejności, bo mi zaraz grill zgaśnie, widzowie moi drodzy. Tylko muszę później. To zrobimy inaczej. Najpierw zrobimy łódkę z kurczaka, później zrobimy zupę. Bo zupę, jakby wiecie, zupę zagrzejemy w garnku, a. Z łódkami to już nie będzie tak, hopsiup. Jak nam grill zgaśnie, idziemy tutaj, jak widzicie. Na łatwiznę. Dobra, dwa pomidory będzie trzeba też. Aj. Dwa pomidory też. I od razu sobie porcję z łódkami z kurczaka. Przygotujemy. Czyli inaczej, moi drodzy. Trochę mi się kolejność tutaj rozjechała niestety z tym. Przez to, że grill gaśnie, to dlatego muszę mieć, wiecie, muszę mieć jakby głowę na karku, nie? Nie wiem, czy tam. Nie, no to było chyba łódka, były tylko z pomidorem podawane. Jak dobrze pamiętam. Dwa łódka, jeden pomidor. Tam chyba nic takiego inaczej nie było, więc. Oj, nie ten talerz, ale dobra. Czy to ma znaczenie, jaki talerz? Czy ten jest bardziej do kebaba pasujący. talerz. Dobra. Cyk. Cyk. No, bo zaraz nam grill zgaśnie, także tutaj, jak widzicie, no jednak ta kolejność ma znaczenie, nie? Tutaj już chciałem robić zupę pomidorową, a przy okazji stwierdziłem, że jednak nie tylko tak, właśnie bym zapomniał. Nie, czyli było. Sól? Nie wiem, zobaczymy, jak to jest, jeżeli my to doprawimy po przypieczeniu. Teoretycznie robimy to wbrew przepisowi, bo w przepisie było, że najpierw doprawić, później piec. A my najpierw upiekliśmy, później doprawiamy, no ale no nie damy niepoprawionego, bo nie wiem, jakby tutaj klienci byli mocno niezadowoleni. Jestem ciekaw, jak te baby będą schodziły. Dlatego takie ja robię sobie zapasy. To już widzę, że faktycznie będzie. Jedno co Wam powiem, to faktycznie widać, że będzie coraz więcej roboty z tym. Tam ktoś z Was w komentarzach właśnie to pisał, że, że coraz więcej to będzie trwało i przyznaję Ci, drogi widzu rację, faktycznie trwa to coraz więcej. Bym się trochę wkurzył, jakby się okazało, że już utka mam. Czyli jeszcze same frytki? Dobra, same frytki to tam. Dobra, to wiecie, co Zup, zupę na koniec sobie widzowie zostawimy, tak wam powiem. Zupę sobie zostawimy na koniec. Co my tam będziemy? No. Ziemnioka chciałem. Tak, te ziemniaki praktycznie są wszędzie jako frytki, nigdzie nie są chyba osobno, więc. Z cztery może pokroimy. No właśnie, a to mnie ciekawi, że w przypadku ziemniaków nie mamy tego, czyli frytek nie, na przykład nie ma, że solimy. Jakby no ok no frytek się może tam nie pieprzy, ale jest dodatek tylko ten majonez, ten ketchup ale na przykład nie ma, że solimy. To mnie trochę dziwi, bo powinno być, że się soli. Dobra. To sobie wrzućmy. Tutaj wiem, zaraz oliwę nalejemy. Zobaczymy, czy w drugiej kolejności to też będzie działać. Czy się wszystkie nam ładnie tutaj. Upieką. No. No tak to nie działa. Dobra, niech będzie tak, oliwa. Zobaczymy moi drodzy, zobaczymy. I co nam tu jeszcze zostało? Yy, zupa pomidorowa, czyli. Pokrój dwa razy pomidor. No to możemy kroić już pomidor. Ciekawe, co by się stało, jakbym jeszcze raz pokroił. Da się to jeszcze raz pokroić, bo do zupy to. Nie, nie da się, tylko raz można pomidora. Mam limity zajrzyjmy do frytek, żeby nie było. Ktoś mi powie, że zapomniałem widzowie. A ja nic nie zapomniałem. Aha, czyli wszystkie się upiekły. No to czekajcie, no to chyba jak się wyjmie, to już się nie będą przypalały, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje, że się nie powinny przypalać. Ale nie ryzykujmy, wyjmijmy tak, bo jakoś dziwnie mam, dziwne mam wrażenie. Dobra. Yy, to może tak, żeby już tutaj nie się nie motać za bardzo. To te frytaski sobie zrobimy. Jedną porcję też zrobimy na zapas. Widzicie, lubię wszystko po prostu zrobić sobie już na gotowo przed otwarciem restauracji, ale później tak się okazuje, że to może, ja przypuszczam, że na dalszym etapie no to może nawet tak być, że, że wiecie, że my nie damy rady z tym. Nawet, nawet mimo, o ile talerzy zużyliśmy. Może być tak, widzowie, że mimo zapasu który mamy z jedzeniem może być tak, że my w ogóle nie damy rady z tymi dwu... posiłkami, znaczy ja przypuszczam, że tak będzie, nie? Że mimo, że mamy dwa w zapasie to i tak nie damy rady. Dobra, czyli tak, pokrój dwa razy pomidor. Dodaj do garnka wodę. 1,2 litra. Jak ja to mam wycyrklować? No dobra, 1-6. No, czemu mi to nie jest, żeby mogło być napisane, nie, ile jest tej wody? A jest, 1,28. No, trochę przesadziłem, ale nieważne. Taster pomidora razy 2, czyli razy 8 kawałków, zgadza się. Mleko, 0,2 litra. No to raczej będzie litr, chyba te. Kurde, to, to mi się trochę nie podoba. Troszkę mi się, widzowie, to nie podoba, bo nie umiem. Mleko, masło. Niby 200 gram. Okej, okay, ma być 200 gram. No to chyba ma... A co jest? Ja mam dziwne widzowie wrażenie, że mi wszystko zniknęło z garnka. Jest masło tylko 200 gram w tym garnku. Co się stało? Widzowie, popsuło się coś. I pomidora mi bombki szczeliło. Dobra, to jeszcze raz. 1-2 litra. No znowu za dużo trochę. No trudno, będą mieli lekko rozcieńczoną. I pomidor. No trudno, zmarnowaliśmy widzowie. Nie wiem, co się stało. Albo się zbugowało coś, albo ja to wylałem. Tylko jak wylałem, to powinna być kałuża, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. O, zgasł mi grill oczywiście. Aha, i wiecie co? Żeby te frytki mi nie spleśniały uczony błędem. Bo tak jest, jak zostawicie coś na zewnątrz, to na drugi dzień wam to spleśnieje. A jeżeli włożycie do lodówki, to nie. No dobra, to jeszcze raz tego pomidora dodajemy. Jak mi to teraz zniknie, to nie wiem co zrobię. Niby jest. Woda, plaster pomidora, mleko, masło, no mamy. Gotuj. Gotuj, no to gotuj. Kależ hmm, do zupy. To jest 1-2 litra. No to chyba to nie będzie, nie, nie, nie wiem jak to teraz dalej. Dodaj do miska plasterki pietruszki. Aha, przenieść do miska na zupa na czyli na to jest pietruszka, tak? Plasterki pietruszki, tylko nie jest powiedziane ile, więc domyślam się, że jeden plasterek pietruszki. Jak to długo gotować? Masło na Jakby nie rozumiem do końca tutaj tej idei. Czekajcie, teraz gasić chwilę? Jeszcze raz. Nie wiem, nie rozumiem do końca. No i co dalej? No, miska na zupę. No i co? Aha, coś popsułem widocznie, bo wszystko. No i co? Tu się coś wiesza. Ja Słuchajcie, nic nie mogę kompletnie zrobić, żadne anuluj nie działa. Yy, zawiesiło się coś. O, teraz, coś nieładnie. Nie, nie fajnie to działa, widzowie. Bardzo niefajnie to działa, wiecie. Yy, pasterek Pietruszki 1. Bardzo niefajnie to działa, powiem Wam szczerze. Nie podoba mi się. Ale, ale wszystko zrobiłem na 100%. Tylko szkoda, bo to wychodzi, że jedna zupa pomidorowa jest po prostu. Ciekawe, czy ten garnek by się przypalił. Yy, I co? Frytek mi brakuje, tak? Czy czego? Nie, czekajcie, kebaba. Podałem tego kebaba czy nie? Tutaj jest piesz z Steak, kebab, kutka. Aha, czyli frytek, dobra. Frytek. A to ja frytek nie podawałem w końcu? A, nie podawałem, dobra. No, czyli słuchajcie, jesteśmy gotowi do zaczęcia dnia, tylko teraz tak, mamy kebaby, mamy udka z kurczaka, tu jest pierś, tu są same frytki. No zupy na zapas nie zrobię, bo to jak widać jest kłopotliwe. Brakuje mi tego antrykotu, czyli jeszcze ten antrykot bym, no, słuchajcie, w jednej postaci też, też bym na zapas, słuchajcie, ten antrykot musiał zrobić. O tu widzę, że go nie ma. Antrykot był z pomidorem. Kurde, nie mam pomidora upieczonego. No nie, znowu Grilla muszę odpalać, serio? No to czekajcie, tak już tak zrobimy, że Grilla będę musiał znowu odpalać. To ja sobie już więcej tych pomidorów upiekę. Może przy okazji też papryki. To już przy okazji tego jednego antrykota też już zrobimy. Okropne, straszne to jest, widzowie. Straszne nieekonomicznie. Muszę iść. Yy... Muszę iść dokupić pomidory i trudno, więcej pomidorów ugrillujemy, bo, bo nie będzie porcji antrykotu. Na szczęście wzięliśmy kredyt i... Ale ja myślę, że... Ja idę. Czemu ja tu idę? Nie, pomidory to do warzywniaka. Mm, na szczęście powiem wam szczerze, że jakoś damy radę. Natomiast... Yy... I spłacimy ten kredyt. Natomiast powiem wam szczerze... Nie, jeszcze z jedną pietruszkę, z dwie papryki może, bo one schodzą. Powiem wam szczerze, że z tą zupą mi się to nie podoba, nie? Dobra, mamy wszystko. Nie podoba mi się, słuchajcie, strasznie z tą zupą, że, że jakby taki cały garnek to jest jeden talerz zupy. No tak, niby to będą cztery zupy, więc okej, okay, ale liczyłem, że. Liczyłem, że jednak trochę więcej będzie, nie? No i widzicie, spada. Trochę jest to niedopracowane. Nie powinno tak być. No nie, pietruszki nie będziemy, zobaczcie. Grillowali. Czerwona papryka. Nie wiem po co dokupiłem te papryki, ale jak widać, zielonej nie mamy. Z zieloną jest problem. No i czosnek. Dobra. Spadnięte pomiędzy. No dobra, chyba, chyba się nie da więcej. Wiecie co, trudno. Będziemy to na raty najwyżej robili. Wydawałoby mi się, że. A, tupa Jasia. Nie ma jakiegoś systemu, widzę, żeby to fajnie... To nie jest tak fajnie zrobione, żeby, żeby na grilla wkładać. Zobaczcie, mamy miejsce na grillu, a tak nie do końca, nie? Także to też myślę, że mógłby, mogłoby ten system cały wkładania... Zobaczcie, widzicie, bo tu spada już i... Ten system wkładania na grilla jest kompletnie, moim zdaniem, niedopracowany. Znaczy, ja rozumiem, że normalnie by to spadło, ale... Takie jest to troszkę, że nie można sobie tego ułożyć, nie? To, to mi się na przykład nie podoba. No, widzicie, no. Dobra, no to już zrobimy te pomidory widzowie na zapas. No bo co mamy zrobić? Talerzy, w sumie nie wiem, czy jak już tak przyinwestowaliśmy, to powiem Wam szczerze, się zastanawiam, czy. Czy nie powinienem też przyinwestować w talerze, żeby je chociaż tu zapełnić? Widzicie, ten się nie piecze. Zgaduj z gadula, który się pierwszy upiecze, nie? Ciężko powiedzieć. No, któryś z tych. Ten na końcu, chyba. Albo ten. Aha, dobra. I tutaj, na przykład, mi brakuje takiego czegoś, że to powinien być ruszt. I wiecie, ja te pomidory bym sobie wyciągał, nie, że żaden by mi się nie przypalił, bo to zobaczcie, każdego muszę ręcznie, a tak bym sobie je tylko cyk-cyk, wiecie, na zasadzie wkładanego rusztu, że zbiorowo bym wkładał. I nie wiem, czemu, jak jakiś troszkę się przesunie, to To nie działa dobra. Czyli antrykot będziemy mieli. Szczególnie nie podoba mi się ta nazwa antrykot, powiem Wam szczerze. Powinno być steak po prostu i tyle. Dobra. No nie wiem, gdzie tego steak'a. tu go włożymy. Jak już tak robimy akcję, to myślę, że myślę, moi drodzy, że. Aha, na razie tak nie włożymy. Jak już taką akcję robimy, to myślę, że. Z dwa antrykoty zrobimy na zapas. Widzicie, i się nie upiek pomidor. Także jeszcze jest jeden talerz. A pomidora oczywiście sobie zostawimy tam do innych rzeczy, którym będzie nam on potrzebny. Dobra, te pomidory pochowamy do lodówki zaraz. Już czy jeszcze nie? Nie wiem. Niby się przypala, a, 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 a jednak nie. Tutaj muszę złamać jednak tą zasadę, o której mówiłem, bo te pomidory mi tylko tutaj wejdą. W sumie ten czosnek też od biedy bóg bym już ugrillować, bo chyba do niczego czosnku nie potrzebujemy. O, mięsko się przypala. Dobra, na talerzyk. Nie wiem, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, bo to takie jest, wiecie, troszkę. Okej. Okay. No dobra, no to chyba jesteśmy moi drodzy gotowi do otwierania bajzlu. 30 minut mi zajęło. No, przygotowania grube. Jestem ciekaw, czy coś mogłem przeoczyć. Aha, bo pomidory, wszystkie. A ciekawe, co by się stało, jakbym grillowanego pomidora włożył do zupy pomidorowej. Tak swoją drogą. Czyli tak, mamy kebaby na zapas, bo ja teraz jeszcze wolę się upewnić, że czegoś nie przeoczyłem, moi drodzy. Jak już. Słuchajcie, jak już mamy grilla odpalonego. Yuken bardzo oszczędny gość. Widzicie, co zrobi. Tu coś spadło. Oczosnek się garnie na grilla. To już sobie przygrillujemy po prostu wszystko, nie? Żeby już, wiecie, bo tyle razy odpalałem tego grilla, że no to przecież masakra. No nie może, nie może widzowie tak być, że odpalam grilla 10 razy i i, i się nie, nie zabezpieczę odpowiednio. Także oj, coś tam się fajczy już. Troszkę papryka się przypiekła, ale tam tyci, tyci, to się, to się wytnie, nie? Tyci, tyci, to się nie liczy. Troszkę tam się też. Czosnek, tylko żeby mi się teraz, wiecie co, się zastanawiam, nie? Żeby mi się teraz to, na przykład czosnek z pomidorem nie pomylił, no ale dobrze, że jest napisane. Bo mogą być bardzo podobne. No chyba wszystko mamy, nie wiem, wy pewnie i tak coś dostrzeżecie, co teraz... Mogłem przeoczyć i na pewno w komentarzach to napiszecie, ale wiecie, no tutaj nie ma. Dobra, zielona to była. Tu. Tutaj nie ma zmiłuj, słuchajcie, tu nie ma czasu na. Nie ma czasu, wiecie, czasem aż tak na. Na wszystko. To jest szybka akcja, żeby ludzi nakarmić. Ej, no odkładaj mi tą paprykę, ty gałganie, jeden ty. Dobra. Czy my mamy na pewno wszystko? W sensie takim, czy jesteśmy gotowi do otwierania kramu? No, mówię, nie mamy zupy w zapasie, a troszkę mnie kusi, żebym nawet i spróbował, słuchajcie, tą zupę jeszcze raz zrobić, bo dobrze by było, gdyby była zupa w zapasie. Na pewno bym dokupił parę talerzy i to zrobimy, bo je mamy, jak widzicie, w użyciu, więc tutaj nie ma co przyoszczędzać z pięć talerzy, jak nic możemy. Cześć, może. 300 dolców, trudno. Wiecie co, tak mnie trochę kusi, widzowie, moi drodzy, żeby tą zupę pomidorową... I zobaczcie, to jest taki suchar, że talerze musimy tu ładować, a potem tu, że nie możemy jakby z kartona bezpośrednio do szafki. To jest dziwne. Dobra, powiem wam tak, że mamy i tak mleko, masło chyba też mamy. A nie wiem, po co ten koncentrat pomidorowy, może go też trzeba dodać, no bo sam pomidor? Może ja w ogóle źle tą zupę zrobiłem, widzowie. Czekajcie, nie tu. Dwa pomidory sobie kupię, czyste. Albo od razu cztery. Coś mi tu nie gra, powiem wam szczerze. Bo skoro jest koncentrat pomidorowy, no to mi się wydaje, że też się go dodaje do zupy pomidorowej. Co jest oczywiste, że nie tylko pomidory, ale też koncentrat pomidorowy. Więc wiecie, co zrobimy tą zupę sobie jedną na zapas. Bo ja się boję, że jak jest to nowość, to wiecie, ona, ona się sprzeda i tyle z tego będziemy mieli. Dwa pokroimy. A te dwa już niech sobie czekają. I teraz, co tu było w tym garnku? No, to jeszcze raz. Zupa pomidorowa od początku. Pokrój pomidor. Dodaj woda. 1,2. Może mi się uda teraz trafić. 1-2 litra. 0,6 jeszcze. Dobra. Perfekcyjnie, widzowie. Perfekcyjnie. Udało się perfekcyjnie, moi drodzy, to zrobić. Dobra. A nie, nie będziemy wody gotowali, ale ciemna ta woda się zrobiła. Dobra, woda. Plasterek pomidora razy dwa. Ja już mam taki plan, że w garnku sobie przygotuję, co trzeba. Dobra, plasterek pomidora, mleko. Jak dla mnie to jest litr mleka, ale dobra, niech im będzie. Masło. Zobaczymy, co się stanie, jak my tutaj teraz do, dowalimy jedną puszkę koncentratu pomidorowego. No niby się da. Niby się da. Gotuj. 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 Gotuj, to gotuj. Odgotuj z Jukenem, nie? Weźmy sobie talerz. Ciekawe czy da się inaczej to zrobić i tutaj um, zobaczymy, co się da, jak damy. Jak damy, słuchajcie, dwa plasterki pietruszki. Nadzienie? No nie wiem, no nie wiem jak to długo się ma gotować, no niby chyba... Nie wiem, no chyba... Nie wiem o co chodzi z tym nadzieniem tutaj, 1,4 litra, tak to nadzienie jakby w ogóle się nie ugotowało. Nie wiem, może wcześniej wodę powinienem gotować? Czekajcie, czy ja jestem w stanie sprawdzić stan tej zupy pomidorowej tu? Nie jestem w stanie sprawdzić. No niby 3,0, no nie wiemy nic więcej na jej temat. Dobra, no... Tradycyjnie w mikrofali się podgrzeje. No i zobaczcie, tu mi się ostatnio wieszało. Może muszę. A, dobra, zobaczcie, to spieprzyłem ostatnio. Widzicie, widzowie? Okej, okay. dobra, to ja to spieprzyłem, dlatego zmarnowałem cały garnek zupy. Okej, okay. czyli ta zupa też będzie na razy cztery. Zobaczcie, dopiero pół garnka. No i teraz gra muzyka, widzicie niepotrzebnie tak mocno to zrobiłem. Czyli mamy zupę, mamy frytki, mamy pierś kurczaka, udo, mamy sześć potraw, więc starczy. Kebaby mamy w zapasie, na razie nie mielimy. No nie wiem, frytasy są już i tak usmażone, więc spoko. Możemy jak coś się pobawić, to no nie wiem, jeszcze tu jak grill się pali, to tą czerwono. aha, no to już się nie pali grill, no to, to to by było na tyle. Ciekawe też, co by się stało, jakbym sobie ziemniaki, słuchajcie, um, ugrillował i Później je jeszcze zrobił jako frytki. Musimy poeksperymentować w którymś odcinku, to od razu Wam mówię, że eksperymentować będziemy. Zobaczmy, nie wiem, mam nadzieję, że wszystko jest git. Babka idzie po pierś z kurczaka. O, przechodzi tu, czyli nie jest taka ciasnota. Spoko. Druga pierś z kurczaka. No widzicie, ja muszę tutaj mocno teraz mieć solidną, słuchajcie, koncentrację, kto co zamawia, bo tutaj idzie gościu po same frytki. Bo fajnie by było, jakby tu się cyferki jakieś wyświetlały, ile zostało, nie? A w tym momencie ja muszę pamiętać. O, już zupa pomidorowa jedna. O, w tym momencie muszę pamiętać, że dwie piersi z kurczaka zeszły, a przy następnych już się y, pozycjach ten poutka przyszedł. Przy następnych pozycjach już się gubię, nie? Ale że są, o nie się nie musimy martwić. O, po kebaba gościu przyszedł. No to będzie dobry utarg tego dnia. Także spłacimy myślę widzowie Kredyt spłacimy spokojnie. Faktycznie przydałby mi się tu pracownik, moi drodzy. Byłoby to o wiele sprawniej, gdyby był pracownik, bo bym e, miał o wiele łatwiej. Dobra zupka, panie, była? Dobra, tak? Dobra, dobra? Mieszana, mieszana? I teraz już się pogubiłem. Widzę, że następne udka schodzą. Jakby już nie wiem, co następni zamawiają. A tu widzę jeszcze jakieś grupy wycieczkowe przychodzą. Tu kebab, tu stejka. Ja już naprawdę nie wiem, ile czego mamy, nie? Bo tak latam między tymi ludźmi, obsługuję ich. I ja już nie wiem, czy na przykład czegoś brakuje, to do, znaczy, że zacznie brakować, bo to, że brakuje, no to jak będzie brakować, to zobaczę, że brakuje, tak? Bardziej chodzi tu o sytuację, słuchajcie, taką, w której bym, żebym widział, że zaczyna czegoś brakować, nie? Bo to tylko o tym mówię tutaj, moi drodzy. Ale tutaj mamy ruch jak w Paryżu na wsi. Nie wiem, skąd się wziął ten tekst. Ale słuchajcie, mój dziadek zawsze mówił, że ruch jak w Paryżu na wsi. Nie wiem, skąd to przysłowie się wzięło. Wszystko na razie mamy. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, widzowie, że jeszcze wszystko mamy, ale chyba ten odgłos oznacza, że coś się skończyło. Co tu było, widzowie? Szybka akcja, pierz kurczaka z kurczaka. Na szczęście chwilę ci ludzie są skłonni poczekać, jeżeli przychodzą po coś. O, jeszcze coś się skończyło. Jeszcze coś się skończyło. Frytki się skończyły. No dobra. Jak tu mielą tymi językami, widzowie? Co tu się dzieje? Już? Jeszcze nie. Frytki się też skończyły. No zobaczymy, czy to jest jedna dniówka, to jest także po jednym daniu, czy? Czy jak to jest? Bo jakby, no według mnie pierś z kurczaka przygotowane, z tym, że przegotowane frytki. Do, widzicie? I dobrze, bardzo dobrze, że sobie frytasy yy, przygotowałem właśnie, cyk. Jestem ciekaw, bo jakby dla mnie jest to takie dziwne, że ten czas tak szybko leci. I nie jestem do końca pewien. Co? Dwa poziomy restauracji wbiłem w jednym dniu. No super, fajnie. Jakby wiecie, już w tym momencie na przykład widzę, że się zaczyna robić ciemno, że zaraz się dzień skończy. I już nie wiem, czy jest sens jeszcze to dokładać. Czy nie. No, ostatnio mieliśmy metodę, że. Aha, dzień się zakończył. No niepotrzebnie te frytki włożyłem. Czyli wychodzi na to, że jakby każda, każde danie. Yy... Każde danie, no dziwnie jest to po prostu trochę tak zrobione, że jakby nie mamy możliwości tego kontrolować, nie, ja bym jeszcze chętnie posiedział, ale zarobiliśmy całkiem chyba nieźle, tylko że talerzy, to tu mamy, zobaczcie, ile mamy tu talerzy, widzowie, tu już się to nie mieści, po prostu, patrzcie, już pełno. Dobra. Dziesiąty level, to chyba możemy kelnerkę zatrudnić, nie wiem, czy nam to coś da. Widzicie, niepotrzebnie zupełnie wrzucałem tutaj yy. i nie wiem, jak z zupą, ile tych zupcie sprzedało. No, także to jest taki troszeczkę minusik tego niestety. Kelnerkę, jeśli zatrudnimy, ona nam te naczynia też będzie myła, także następne odcinki już ciekawsze się szykują, jeśli faktycznie będziemy mieli dziesiąty level. Nie wiem, czy się coś, coś odblokowało, zaraz oczywiście zobaczymy, to już będzie tematem następnego odcinka. No a, i zupę pomidorową, oczywiście cały garnek musimy wstawić do lodówki, widzowie. Żeby nam mnie spleśniała. No i jest to fajna opcja. Faktycznie, jak odkryłem, bo nie ma instrukcji. W sumie w tej grze brakuje takiego samouczka, który by cię prowadził dosyć fajnie. Jak widzicie, no popełniłem taki błąd, że, że jakby cały garnek zupy wlałem do, do jednego naczynia. No powinna być animacja, że przelałem, że wiecie, że ta zupa się rozlała, żebym ja się wtedy mógł domyślić, co się stało. No bo w momencie, kiedy to nie ma informacji, no to ja nie jestem w stanie się w żaden sposób tego domyślić, niestety. Także to jest jedyna wada, którą tutaj jakby uważam. To jak widzicie, a z powrotem. Że, no nie jest ta gra. Aha, już jest. No. Wow, ale nam tutaj, słuchajcie, faktycznie poschodziło. Patrzcie, ile poschodziło tych naczyń. No, czyli dwie szafki na talerze, to jest naprawdę... Bardzo dobry pomysł, szczególnie, że widzicie, ile talerzy jest jeszcze w lodówce, nie? W trakcie. Dobra, no to co moi drodzy? Zupa w takim razie do lodówki, tutaj jest jakieś miejsce, to tu ją wstawimy. To pomidory też do lodówki, one będą do następnej zupy. No nie wiem, tu je sobie na brzegu damy, żeby było je widać. I chyba niczego więcej na zewnątrz nie zostawiłem. Dziwne, że jeden kebab zszedł. Liczyłem, że nic nie zostawiliśmy, nic. Liczyłem powiem Wam szczerze, że, że zejdą dwa kebaby, nie? A tu niestety strzep tylko jeden. No dobrze, zobaczmy w takim razie podsumowanie tego piątego dnia, a czwartego odcinka. No idzie to dosyć szybko, fajnie, natomiast yy, to już co nam się odblokowało, to sobie oczywiście w następnym odcinku dowiemy się. Także, drogi widzu, zachęcam Ciebie do oglądania następnego odcinka. Będzie mi oczywiście bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę. Komentarz pod filmem. No, jedna zupa pomidorowa wychodzi, że się sprzedała. Nie, wiem, jakby nie rozumiem tego. Te podsumowania są takie dziwne dla mnie. Ale zobaczcie, dzienne zarobki 8400 zrobiliśmy u targu na jedzeniu dzisiejszym. 22 dania sprzedaliśmy, także bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Przy czym oczywiście musimy eee... tak, coś się odblokowało, ale to już będzie tematem następnego odcinka, ale tak jak Wam obiecywałem. My ten kredyt wzięliśmy tylko tymczasowo. Ja jestem generalnie zwolennikiem. Moi drodzy. Hej, Al chyba, nie? No. Ja jestem zwolennikiem, słuchajcie, żeby tak kredyt, wiecie, spłacić. Jeżeli będzie do czegoś nam ta kasa potrzebna, to oczywiście nowy kredyt weźmiemy. Może zrobimy jakieś tutaj jeszcze przebudowy. No ta maszynka do kebaba. No ale skoro nie mamy typowego kebaba, no to po co nam maszynka do kebaba, nie? To tak jakby, wiecie. Na tej zasadzie. No, może zrobimy później jakieś malowanie, coś. No, wiadomo, na no to też musi być kasa. Może jakąś klimę zamontujemy. No, zobaczymy, zobaczymy. To już, to już widzowie w następnym odcinku. Swoją drogą możecie dać znać w komentarzu, czy, czy ja tak się domyślam, że tak było w Hotel symulatorze. Może tutaj też tak jest, że jak jakieś ozdoby w restauracji damy, to, to ta restauracja będzie, nie wiem, miała wyższy poziom, czyli ceny będą wyższe, ale to są tylko moje. Domysły to sprawdzimy w praktyce już w następnym odcinku, także dzięki za oglądanie, nie zapomnij proszę zostawić łapki w górę i komentarza pod filmem dla lepszych zasięgów. Pozdrawiam Cię serdecznie, do następnego odcinka, cześć!